No i stało się Wojciech Szczęsny nowym bramkarzem FC Barcelony. Jego kontrakt będzie obowiązywać do końca tego już trwającego sezonu. Jak wiecie, pod no nie tak dawno, prawda? Wojciech Szczęsny poinformował, że zako zako zakończył choć okazuje się, że jednak nie zakończył swoją piłkarską karierę. No więc jakby no to, to, to postanowienie nie trwało zbyt długo, więc można powiedzieć, że Michał Prowierz trochę przewidział, że no nie usiedzi na miejscu właśnie szczena. Natomiast no słuchajcie, no są takie kluby, którym się po prostu nie odmawia na FC Barcelona takim klubem jest. I bardzo się z tego cieszymy. No to jest przede wszystkim kawałek historii dla polskiej piłki, dla samego Wojciecha Szczęsnego. Nie ukrywajmy, no, że no, tak wielu tych Polaków w FC Barcelonie nie było. Był nim nie tak dawno zakontraktowany Robert Lewandowski, teraz jest Wojciech Szczęsny. Wiadomo, to się wydarzyło, dlatego że jednak no też Natomiast Natomiast to nie zmienia faktu, że to dużo mówi, że no, okej, okay, Wojciech Szczęsny Częsty był wolnym bramkarzem, bo rozstał się z Juventusem za porozumieniem stron. Tam były różne jeszcze propozycje innych klubów, ale one nie były interesujące dla naszego Polaka, rodaka, więc po prostu zdecydował się wtedy zakończyć karierę. No bo tam były tematy nie wiem, jakiejś Arabii Saudyjskiej. No, nie, no, oczywiście, pieniądze, pieniądze. Pewnie niektórzy piłkarze, niektórzy bramkarze daliby się. Pochlaste za takie, za takie warunki finansowe, jakie pewnie Wojtek ym, otrzymywał. Natomiast myślę, że Wojtek Szczęsny to jest taki poukładany, świadomy też yy, bramkarz człowiek, i on wie po prostu, wie jak tą swoją karierę pokierować. Natomiast jeżeli dostajesz taką propozycję, dostajesz propozycję gry w FC Barcelonie no to nie możesz powiedzieć, ej, nie chcę, nie? Nawet jeżeli powiedziałem, że zakończyłem karierę nie tak dawno. Myślę, że po prostu serce tutaj zadecydowało i, i myślę, że to też będzie fajna sprawa dla Wojtka Szczęsnego, bo to będzie taka klamra. Po prostu tą swoją karierę zamknie taką klamrą, no gry... FC Barcelonie. Także tutaj myślę to dużo dużo mówi. Myślę, że no, no, no a też słuchajcie, no jego jego sprawę reprezentuje taka agencja, która naprawdę jest znana z tego, że wyciska jak najwięcej, jeśli chodzi o finanse. Także na pewno to też jest bardzo Duży kontrakt dla Wojtka Szczęsnego więc to też na pewno nie będzie bronił za drobne, że tak powiem. To, to, są, to, to będą, przypuszczam, kosmiczne pieniądze. Natomiast, natomiast, przede wszystkim, no, to jest historia. Myślę, że to jest takie fajne zakończenie kariery, dużo fajniejsze niż, no, zakończenie gry w Juventusie plus 100 euro, które no wyszło jak wyszło, yy, wiadomo jaka, jaka była sytuacja yy, natomiast myślę, że, że no, nawet bez tego ta kariera była naprawdę bardzo bogata ale pomyślcie sobie, że teraz kończysz karierę po grze w FC Barcelonie, no nawet jeżeli on tam nie będzie numerem 1 tylko będzie numerem 2, no to to wciąż był zawodnikiem FC Barcelony przeszedł do historii, tak samo nie wiem, jak Jerzy Dudek był yy, bramkarzem yy, Realu Madrid. No, też nie był numerem jeden, tak? no, bo, 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 bo nie było ale, ale przeszedł też tym samym do, do historii. Yy, także także piękna sprawa, cieszymy się, no bo wiadomo, to jest nasz Polak, rodak, także, także z takich sukcesów się cieszymy. Skoro mamy takie sukcesy, to jak najbardziej cieszyć się z tego należy. Na początku wiadomo, trochę tak mi się ono coś sobie rzucił, yy, szczególnie meczyki, wiecie jak to meczyki, oni to tak sobie lubią rzucić, że tak powiem, jakąś informację, a ona się często, gęsto nie sprawdza. Natomiast, no, czym dalej wlazł, no to się y, zaczynało spinać i, i to się spiało i faktycznie no, ten scenariusz stawał się bardziej realny. No i realnie jest tak, że Wojciech Szczęsny, yy, PS-szczena, jest właśnie, jest właśnie w. W Barcelonie. Także gratulujemy, cieszymy się i będziemy na pewno śledzić jego poczynania w tym klubie. Także, także zapraszam Was oczywiście do komentowania tego filmu, jak Wy w ogóle zareagowaliście na tą informację, na tą całą sagę, która trwała, trwała, trwała i to się oczywiście rozciągało w czasie. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, bo to no mówię, no to jednak jest, bo co innego wiecie, ja uważałem, też tak sądziłem, że okej, okay, koniec reprezentacją. Nawet fajnie, że nastąpił, bo, bo da to nowe możliwości nowym, nowym bramkarzom, tak? którzy chcą walczyć o miejsce yy, w składzie. To mi się uważała taka sensowna, ale żeby zakończyć jeszcze tą karierę taką piłkarską, już tak powiem, na amen, no wydawało mi się to trochę za wczesne, no bo jeszcze Wojciech Szczęsny na pewno ten jeden, dwa sezony jest w stanie zagrać naprawdę na dobrym, wysokim poziomie. I myślę, że tak się wydarzy, tak się stanie, że na pewno jeśli Woj Wojtek Szczęsny będzie dostawał szansę, to z tej szansy na pewno, na pewno skorzysta, że tak powiem. Czekamy na debiut, czekamy na to. Jak Wojciech Szczęsny zaprezentuje się w pierwszym spotkaniu, debiutanckim spotkaniu FC Barcelonie. Także zapraszam Was oczywiście do komentowania tego filmu, do subskrypcji kanału Futbolowy Świat, żeby być na bieżąco z każdym filmem, z każdą relacją na żywo, z każdym shortsem, bo teraz tego będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona!